poznaniu.pl. Poznań w minutę. W Poznaniu będzie wreszcie taras widokowy. Prace na 16 piętrze wieżowca Collegium Altum idą już pełną parą. Po jej zakończeniu będzie można stąd spojrzeć na miasto gołym okiem lub poprzez jedną z kilku lunet. Znajdzie się tu też kawiarnia. W poniedziałek ruszyła sprzedaż biletów na wydarzenia w ramach 34. edycji Malta Festival. Ceny zaczynają się już od kilkunastu złotych, ale wiele z zaplanowanych atrakcji dostępna będzie za darmo. To pierwsza edycja festiwalu pod dowództwem Dominiki Kulczyk, która kupiła do niego prawa. Miniony rok był pierwszym od 2016, w którym poznański port lotniczy odnotował dodatni wynik netto. Zarobił 19 milionów złotych. Część pieniędzy wydana na inwestycje. Ulepszane jest oświetlenie nawigacyjne czy stanowiska odladzania i strefa kontroli bezpieczeństwa. Gra w kapsle przeżywa swój renesans. Już 21 lipca odbędzie się w Poznaniu kapslowe Tour Wielkopolska. Do wygrania 2000 złotych. Już teraz w Container Art można wziąć udział w nauce gry i treningach.